park linowy ma służyć dla dzieci, ale także dla wszystkich rodzin mieszkających w Trzciance. Takie dni wolne właśnie mają być dniami do wypoczynku aktywnego. Dzieci z rodzicami mogą się spotykać w obrębie naszego jeziora Sarcz. Atrakcja powstała przy jeziorze Sarcz w Parku Ryb Słodkowodnych. Na obszarze 70 metrów kwadratowych znajduje się 10 atrakcji. W parku można przemieszczać się między podestami i atrakcjami bez zabezpieczenia. Władze miasta liczą, że teren będzie coraz bardziej się uatrakcyjniał, aby rodziny z dziećmi mogły w nim spędzać wolny czas. Inwestycja powstała dzięki zaangażowaniu jednej z lokalnych firm, która cały ciężar finansowy wzięła na swoje barki. Otwarcie parku linowego miało miejsce podczas gminnego dnia dziecka.